Dzień dobry. Dzisiaj upiekę bardzo dobre ciasto z drzewem pomarańczowym. Tu mam odmierzoną mąkę, do której dodam proszek do pieczenia, pół łyżeczki proszku do pieczenia. Czy dobre to się okaże? Tak, też prawda. Wymieszam to troszeczkę. I margaryna Palma z Morzynki. I posiekam tą mąkę z margaryną właśnie. Ulubioną. Mojej żony. Bardzo szybkie, bardzo proste ciasto. Margaryna schłodzona dobrze. Jaka? Schłodzona. Czyli twarda? Tak. Oczywiście będę siekaczką siekała. Tutaj mam zamiast jednego noża to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć noży, czyli sześciokrotnie szybciej. No sześciokrotnie jak jest pięć. Dwa, cztery, no to pięciokrotnie. Siekaczka się zbliża, uwaga. I siekamy. Jakiś gadżet ci przyjmuje. Tu mam taką właśnie łopatkę. Zamiast zawsze to ręką robiłam pod skrzydłem. Teraz to tym sobie biorę. Bardzo fajne to jest. Aczkolwiek w Polsce no i miałam problemy ze znalezieniem tego. No i nie znalazłam w Polsce. Chociaż kiedyś było w Intermarché. Później to oddali do producenta, bo nikt tego nie kupował. We Wrocławiu szukałam, nie znalazłam. I to przywiozłam z Niemiec. Było to w sklepie Teddy, także myślę, że w Polsce w sklepach Teddy na pewno to powinno być. Bardzo tanie, za grosze. Tam są w komplecie kilka. Są takie grzybyki do rysowania chyba po wierzchu ciasta, do robienia takich ząbków. To był rekordowy monolog mojej żony. Zamiast ręką, łopatką. Teraz dodam cukier. Jaki? Puder. A, no właśnie. Tak, przemieszam. Co za cukier? Weźmy to. Podejrzanie wyglądało. Dwa gadżety się spotkały. Dodam do ciasta dwa żółtka. Białko zostaje z boku. Trzy, cztery łyżki śmietany. Ja dam trzy. Takie widać kopiaste, dwa. Może na razie. A co to za śmietana? I jeszcze to. 18% widzę. Gęste, tak. Dwie łyżki dam trzecią. I szybko zagnieciemy ciasto. Ale jeszcze zmieszam nożem to. Trzeba było swojej gadżeturki tak użyć. Zapominasz o mnie. Teraz szybko zagniotę ciasto. I do lodóweczki. Tak? Tak. I w folię zawijam i na 3 godziny do lodówki. Co najmniej na 3, można dłużej.
Na całą noc można wieczorem. Tak, przyjąć. Można sobie wieczorem przygotować i wsadzić do lodówki na noc. Nic się nie stanie. Zawijam folię aluminiową lub księeczkę lnianą, można też zawijać. I do lodóweczki. Do schłodzenia. Żegnamy. Po schłodzeniu ciasto jest twarde i będę dzieliła na dwie części ciasto. Z tym, że nas spłytam troszkę. Nie, podzielę na dwie części. Jedną część rozwałkuję. Podsypię mąką. Wnuczka śpi, to cicho mówi. Tak. Śpi albo baraszkuje. I wyłożymy spód. To nie musi być jednolity placek. Ważne, żeby wyłożyć spód blachy tym ciastem. Można wkleić. Można obkleić. Można zetrzeć na tarce, ale to nie polecam. Spróbuję nawinąć, nie wiem, czy się nie przykleiło do spodu. Jak będzie, tak będzie. To i tak tylko wykleić trzeba. Tutaj mam blachę wyłożoną papierem z tych stron, posmarowaną margaryną. I wykładam na blachę tyle, ile się da. Resztę się wyklei. Także się nie należy obawiać. Nie. Te naddatki wklejamy. No, ręcznie wklejamy puste miejsca. Tutaj, 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 tu. I ponakuwamy widelcem, bo to jest ciasto kruche. Co damy? Gdzie damy? No na to. Dżem. Najlepiej dżem pomarańczowy. Widzę jakiś. Tu mam taki wałek, fajny, malutki. I rozwałkujemy tutaj ciasto, żeby się ujednoliciło. To widzę, że ty wnuczce zakosiłaś. O, czasami dobrze, a czasami źle widzę tą kulę. To powinno być posypane mąką. O, bawi się. No ale jest też wyłożone. Dobrze. I teraz wyłożę dżem pomarańczowy na wierzch. Piekarnik się grzeje. Morelowy też był dobry. No, pomarańczowy jest bardziej wyrazisty, ma smak. Tu widzę, że jeden starczy. Pewno. Typowa blaszka, to jest 24 chyba na 40. Nie zawsze już nie żyłem w innych filmach. No, jeszcze tu i to wszystko. Pozostałe ciasto na takich grubych oczkach zetrę na wierzch. Coś to mi przypomina jeszcze ciasto, które robiłem z mojej mamy. Tutaj jeszcze się pianę dawało. Nie, to jest typowo kruche ciasto. To jest zmałpowane jakieś. Temperatura piekarnika 180 do 200 stopni. Ja będę w 180 piekła albo 190. I 45 minut na pewno, tak? Powiem szczerze, że nie jest podane. Ja tak zobaczę, po cieście będę, ale gdzieś tak 40 minut na pewno będzie się piekło.
To muszę pokazać. Pomagam. O, trzymam. Proszę, dzielam się. Także, żeby nie było. I teraz tu przytrzymam. Pokażę gdzie. Tu, tak. Ciasto starte, wkładamy do piekarnika, już nagrzanego. Grzałka górna, dolna. I poszło. 180 stopni. Zobaczymy ile czas. 40-45 minut myślę. Dobrze. Tak wygląda upieczone ciasto po 40 minutach, 180 stopni Celsjusza i najlepiej świeżo po wyciągnięciu pokroić ciasto w kwadraty. Nie polecam posypywania cukrem pudrem, gdyż będzie za słodkie. Można spróbować najwyżej, jeżeli nie będzie za słodkie, to wtedy można ładnie cukrem pudrem posypać. A mogłabyś ująć? Oczywiście. Wręczam Ci ten oto talerz. Dziękuję bardzo. Bardzo. No, zobaczymy jak to wygląda. Jest bardzo smakowite. Polecam. Smacznego. Pachnie cudownie. To co, mogę to spróbować? Proszę bardzo. Uwaga. Naprawdę dobre. Zjecie Państwo całą blaszkę w jeden wieczór.